Komentarz do listu do Galacjan autorstwa Hamiltona Smitha, rozdział 5. Człowiek żyjący w wolności ducha wydaje owoc ducha. Werset 1 rozdziału 5 listu do Galacjan. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Z jednej strony powinniśmy zrzucić z siebie jarzmo niewoli i przestać dążyć do uzyskania błogosławieństwa wynikającego z prawa, ponieważ to prowadzi jedynie do zniewolenia. Z drugiej zaś strony dążmy do tego, by trwać niezachwianie w wolności, do której powołał nas Chrystus. Nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wersety 2 do 4 rozdziału 5 listu do Galacjan. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Poprzez te słowa apostoł bardzo wyraźnie przestrzega wierzących pochodzących z pogan. Paweł był Bożym narzędziem wybranym do zwiastowania Ewangelii właśnie wśród pogan i stał się dla nich błogosławieństwem. Z tego powodu jego słowa powinny mieć dla Galacjan większe znaczenie niż nauki przynoszone przez innych. Wydaje się, że to właśnie pragnie im przypomnieć w słowach: oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Dla tych wierzących obrzezanie było jednoznaczne ze znalezieniem się w zakresie obowiązywania prawa. Poddając się obrzezaniu sami na siebie, zostawiali pułapkę, gdyż automatycznie w celu otrzymania błogosławieństwa zmuszeni byli do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, do czego nie jest zdolny żaden człowiek. Jednocześnie pozbawiali siebie błogosławieństw, jakie w obfitości oferuje łaska przez Chrystusa i Jego dzieło. Nie mogli tym samym doświadczać mocy wiary, a Chrystus i Jego dzieło przestało w nich działać. Wypadli z łaski. Prawdziwe stanowisko chrześcijanina. Wersety od 5 do 6. Listu do Galacjan, rozdziału 5. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Apostoł kontynuuje temat krótko i treściwie, przedstawiając prawdziwe stanowisko chrześcijanina w kontraście do stanowiska tych, którzy żyją w zależności od prawa. Stanowisko chrześcijanina charakteryzuje się nadzieją, wiarą i miłością. Chrześcijanin nie musi nieustannie zabiegać o otrzymanie błogosławieństwa, lecz oczekuje chwały, która jest dla niego zagwarantowana przez dzieło Chrystusa. Nie czeka na osiągnięcie stanu sprawiedliwości, lecz na wypełnienie nadziei będącej udziałem wszystkich, którzy już teraz są usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset. Dzięki usprawiedliwieniu otrzymujemy chwałę, nie tylko łaskę. Pod rządami prawa sprawiedliwość wymagała, aby człowiek pozostawał z dala od chwały, ponieważ nikt nie był w stanie wypełnić przykazań. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3 rozdział 23 werset. W czasie łaski sprawiedliwość domaga się dla wierzącego miejsca w chwale. Tak samo jak sprawiedliwym było otrzymanie tego miejsca przez Chrystusa.
możesz zajrzeć do Ewangelii Jana 16, rozdział 10, werset. Z racji dokonanego na krzyżu dzieła Chrystusa wierzący ma prawo przebywać z Nim w chwale. Przez zadatek ducha możemy już teraz doznawać w wierze przedsmaku błogosławieństw nadziei naszego przebywania w chwale. Obrzezanie wierzącego, który jest w Chrystusie Jezusie, nie może nic dodać do błogosławieństwa, podobnie jak jego nieobrzezanie niczego z błogosławieństwa nie ujmuje. Wierzący postrzegany przez Boga jako ukryty w Chrystusie nie należy ani do Żydem, ani do poganinem. To nowe stanowisko można zrozumieć jedynie przez wiarę, która jest czynna w miłości. Apostoł wspomniał już wcześniej: a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Wpływ przepisów prawa na praktyczne życie chrześcijanina. Wersety od 7 do 10 rozdziału 5 listu do Galacjan. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie. A ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. W poprzednich rozdziałach listu do Galacjan apostoł wyraźnie pokazał, że tamtejsi wierzący, zwracając się ponownie do przepisów prawa mojżeszowego, odstąpili od prawdy. Teraz od wiersza 7 tego 5 rozdziału do końca listu mówi o konsekwencjach takiego postępowania widocznych w ich praktycznym życiu. Uznaje ich dawniejsze postępowanie za właściwe. Gdy byli posłuszni względem prawdy, uznaje ich dawniejsze postępowanie za właściwe, gdy byli posłuszni względem prawdy. Dając jednak posłuch fałszywym nauczycielom, którzy zasiali niepokój i wywołali zamęt wśród nich, Galacjanie zostali odciągnięci od swego słusznego postępowania. Konsekwencje zwrócenia się Galacjan ku przepisom były widoczne w ich postępowaniu i dowodziły, że przynoszący inną naukę nauczyciele, sprawcy niepokoju, nie byli kierowani przez Boga. On powołał nas, abyśmy biegli wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 1. Nie zapominajmy nigdy, że trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Każde najmniejsze odstępstwo od prawdy, jeśli nie zostanie osądzone, doprowadzi do dalszego jej odrzucania i dzieła zniszczenia, które powoduje stopniowy upadek i rozbicie całego ciała. To jest kościoła, to jest zgromadzenia. Zło widoczne wśród Galacjan charakteryzuje dzisiejsze chrześcijaństwo. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest często mieszaniną elementów judaistycznych i chrześcijańskich. Dzisiejsze chrześcijaństwo jest często mieszaniną elementów judaistycznych i chrześcijańskich. Czy taki stan nie pokazuje wyraźnie, że chrześcijaństwo jest przesiąknięte kwasem Galacjan? Apostoł Paweł, analizując głoszoną fałszywą naukę, przewidział, że może ona przyczynić się do zatrucia całego zgromadzenia. Jednak Pan jest ponad wszystkim.
I właśnie zwrócenie wzroku na Pana upewniło apostoła, że wierzący Galacjanie w końcu spojrzą na fałszywych nauczycieli i ich błędną naukę z jego perspektywy, będącej jednocześnie perspektywą samego Pana. Co zaś dotyczy samych nauczycieli, apostoł był przekonany, że prędzej czy później poniosą odpowiedzialność za swoje czyny. Zaś ich nauka, która zachwiała wiarę niektórych Galacjan, zostanie osądzona. Jakie to jest pocieszające dla każdego z nas, że przeżywając różne trudności możemy podnieść wzrok naszej wiary na Pana. On jest ponad wszystkim. Ponad zamieszaniem, ponad niepokojem wywoływanym przez ludzi. Tylko On może udowodnić swój lud, uwolnić swój lud. Tylko On może uwolnić swój lud z sideł wroga i sprawiedliwie rozprawić się z tymi, którzy wywołują zamęt. Powrót do przepisów prawa jest równoznaczny z unikaniem cierpień w naszym życiu. Werset 11. Rozdziału 5 listu do Galacjan. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. W kolejnym fragmencie listu apostoł wyjaśnia, dlaczego zwodnicza nauka była tak wyrafinowana. Dowiedzieliśmy się już, że głównym motywem działań fałszywych nauczycieli była chęć skupienia wokół siebie ludzi, którzy by o nich zabiegali i darzyli uznaniem, podziwem oraz szacunkiem. Rozdział 4, werset 17 listu do Galacjan. Z 11 wersetu 5 rozdziału listu do Galacjan dowiadujemy się natomiast, że swój cel starali się osiągnąć przez zachęcanie wierzących do pójścia drogą wolną od wszelkich prześladowań, drogą, na której ustawało zgorszenie i hańba krzyża. Dla religijnego Żyda nie ma nic bardziej gorszącego niż krzyż. Krzyż świadczy o złamaniu prawa przez człowieka. Bezpośrednio z tym związane jest przekleństwo, które ciąży nad człowiekiem. Jest ono wyrazem całkowitego potępienia człowieka przez Boga. Jest ono wyrazem całkowitego potępienia, jakie ściągnął na siebie człowiek Ewangelia mówi o błogosławieństwie udzielanym na podstawie suwerennej łaski przez wiarę Chrystusa. Takie zwiastowanie zawsze będzie budziło sprzeciw tych, którzy chcą otrzymać błogosławieństwo, polegając na swoich własnych uczynkach. Apostoł widzi bardzo wyraźnie, że prześladowanie, łagodniejsze lub ostrzejsze, jest nieuniknioną konsekwencją posłuszeństwa prawdzie. Bezkompromisowość w sprawach chrześcijańskiej nauki. Wersety 12 do 15, 5 rozdziału listu do Galacjan. Bodajby siebie uczynili żezańcami ci, którzy was podburzają, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Widząc złe oddziaływanie fałszywej nauki na wierzących Galacji, apostoł pragnie, aby jej głosiciele zostali usunięci spośród nich. Jego miłość do prawdy oraz troska o duchowy rozwój Galacjan sprawiły, że absolutnie nie tolerował fałszywych nauczycieli. Chcieli oni poprzez swoją naukę pozbawić wierzących prawdziwej chrześcijańskiej wolności. Błędna nauka prowadziła do praktyk nie tylko zupełnie sprzecznych z chrześcijaństwem,
ale i z prawem, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Prawo żąda miłości bliźniego, nie obdarza jednak człowieka zdolnością do tego, a ponieważ jest święte, może nas jedynie potępić, skoro nie wypełniamy jego nakazów. W przeciwieństwie do przepisów prawa, prawdziwe chrześcijaństwo daje nam nową naturę, która pragnie posłuszeństwa i wypełniania woli Bożej. Wraz z nią otrzymujemy nową moc, Ducha Świętego, umożliwiającego wprowadzanie w czyn świętych pragnień nowej natury. Na tym polega prawdziwa wolność. Nie ma ona nic wspólnego z pobłażaniem ciału i szukaniem okazji do wywyższania samego siebie, lecz sprawia, że możemy służyć sobie nawzajem. Ciało, czyli stara, zepsuta i zmysłowa natura wierzącego, lubi, aby mu służono. Natomiast miłość cieszy się, gdy może usługiwać innym. Ciało zawsze jest niezadowolone. Fałszywi nauczyciele wywołujący niepokój wśród Galacjan próbowali podburzyć wierzących przeciwko apostołowi, aby to o nich zabiegano i darzono szacunkiem okazywanym dotychczas Pawłowi, rozdział 4, werset 17. Podobnie i ciało nieustannie doszukuje się błędów u innych i dąży do ich kompromitacji w celu osiągnięcia uznania. W ten sposób wśród wierzących powstają konflikty i kłótnie. Gdy dojdzie do krytycznego momentu, kiedy bracia zaczynają się nawzajem kąsać, to powinni mieć się na baczności, ponieważ jeśli takie zachowanie nie zostanie osądzone, nie potrwa długo, a wzajemnie się pożrą i strawią. Niestety musimy ze smutkiem przyznać, że bardzo wiele społeczności wierzących zostało zniszczonych i strawionych, czyli rozpadło się właśnie przez to, że pewne osoby kłóciły się ze sobą i znieważały się nawzajem, zamiast służyć sobie w miłości. Życie nacechowane duchowo może ustrzec przed sidłami ciała. Wersety od 16 do 17, 5 rozdziału listu do Galacjan. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało żąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. W kolejnych słowach apostoł przypomina nam, że pobłażania żądzy cielesnej możemy uniknąć tylko przez chodzenie w duchu. Duch Święty został zesłany na ziemię po to, by Chrystus w należny mu sposób był uwielbiony. Ciało wykorzystuje każdą okazję, by zaspokoić swoją próżność. Staje się zatem jasne, że egocentryczne ciało pożąda przeciwko duchowi, zaś duch przeciwko ciału. Duch i ciało znajdują się wobec siebie w nieustannej opozycji. Jeśli będziemy żyli w duchu, żyjąc w jego mocy, zostaniemy uwolnieni od czynienia tego, co jest naturalne dla naszej upadłej natury. Apostoł nie twierdzi jednak, że życie w duchu prowadzi do wyzbycia się ciała, rozumianego jako stara natura, ani że ciało przestanie wzbudzać w nas pożądliwość. Nie. Ono nigdy się nie zmieni. Gdy jednak postępujemy według ducha, nie będziemy zaspokajać żądz ciała. Słuszne jest twierdzenie: ciało dokłada wszelkich starań, by przeszkodzić nam w prowadzeniu życia zgodnego z duchem. Natomiast duch przeciwstawia się dążnościom ciała, uniemożliwiając mu wykonywanie jego woli. Oddanie kierownictwa duchowi. Oddanie kierownictwa duchowi. Werset 18. Rozdziału 5. Listu do Galacjan. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jeśli oddaliśmy kierownictwo duchowi w naszym życiu,
nie jesteśmy zależni od prawa. Duch zstąpił na ziemię, by objawić nam Chrystusa, co widzimy w Ewangelii Jana 16, rozdział 15, werset. On kieruje nasze myśli na Chrystusa, na Tego, który za nas umarł, a teraz dla nas żyje. Duch nie prowadzi nas nigdy do przepisów prawa, które stawia wymagania, jakich w ogóle nie jesteśmy w stanie wypełnić. Zamiast tego wprowadza nas pod wpływ miłości przewyższającej wszelki rozum ludzki. Na tę miłość wierzący, który ma nową naturę, pragnie odpowiedzieć w sposób podobający się Bogu. Wersety od 19 do 21, 5 rozdziału listu do Galacjan. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. W pozostałych wersetach tego rozdziału apostoł przeciwstawia uczynkom ciała owoc ducha. Uczynki ciała można podzielić na 7 grup, 7 cech charakteryzujących ciało. Najpierw Paweł odnosi się do pożądliwości ciała, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Następnie mówi o zabobonności ciała, bałwochwalstwo, czary. Potem jako kolejną wymienia złośliwość ciała, wrogość prowadząca do sporów. Czwarte. Potem czytamy o zazdrości ciała, zazdrość, która prowadzi do gniewu i knowań. Potem po piąte Paweł wspomina także o motywach działania ciała, prowadzących do waśni i odszczepieństwa, albo inaczej stronniczości, sekciarstwa, podziału na przeróżne frakcje, na przeróżne partie, na przeróżne denominacje. Kończąc, wskazuje na egoizm ciała skutkujący zawiścią i zabójstwem. Ostatecznie rozważa charakteryzujące ten świat dążenie do przyjemności, prowadzące do pijaństwa, obżarstwa i tym podobnych zachowań. Nasze ciało to jest stara natura, nigdy się nie poprawi. Taki jest prawdziwy charakter ciała niezdolnego do poprawy. Paweł dodaje, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Pamiętajmy o tym, że właśnie takie ciało posiadamy. Ono nigdy się nie zmieni. Jeśli nasze dusze nie są w mocy ducha, skoncentrowane na Jezusie, wiedzmy, że w naszym życiu pojawią się wymienione powyżej grzechy. Dlatego powinniśmy nieustannie prosić Go o łaskę na każdą chwilę naszego życia. Wersety od 22 do 23, 5 rozdziału listu do Galacjan. Owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeśli będziemy prowadzili nasze życie w duchu, nie tylko zostaniemy zachowani od uczynków ciała, życie takie wyda jednocześnie owoc ducha. Ciało rodzi pewne przypisane mu uczynki, ale nie przynosi nigdy owocu dla Boga. Natomiast duch powoduje wydawanie zarówno dobrych uczynków, jak i owocu. Apostoł nie mówi tutaj bezpośrednio o uczynkach, ale raczej o pięknym chrześcijańskim charakterze, z którego wynikają prawdziwie dobre, wartościowe dla Boga uczynki. Owoc ducha zawiera piękne cechy.
Nie wszyscy z nas są powołani w szczególny sposób, na przykład do publicznej służby. Również nie każdy jest powołany do wielkich czynów czy przedsięwzięć. Jednak owoc ducha może przynosić zarówno najmłodszy, jak i najstarszy wierzący. Apostoł pokazuje nam, że to właściwy stan serca jest niezbędnym warunkiem do pełnienia każdej autentycznej służby. Miłość, radość i pokój mówią o najgłębszych, wzniosłych doznaniach serca. Cierpliwość i uprzejmość to wewnętrzna postawa wobec innych. Dobroć i wierność są cechami, które powinny kierować nami w postępowaniu z innymi ludźmi. Łagodność i wstrzemięźliwość, wspomniane tu jako ostatnie, uzdalniają nas do tego, aby mieć wzgląd na innych, w przeciwieństwie do charakterystycznego dla ciała pragnienia, by być najważniejszym na pierwszym planie. Przeciwko tym cechom, przymiotom Chrystusa, nie ma prawa, gdyż prawo nie potrafiło utrzymać ciała pod kontrolą i nie jest w stanie wydać błogosławionego owocu ducha. Nie powinniśmy jednak wyciągać z tego fałszywego wniosku, jak gdyby samo prawo przeciwiało się wspaniałym cnotom składającym się na owoc ducha. Ukrzyżowanie ciała. Wersety 24 do 26, 5 rozdziału listu do Galacjan. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Paweł dodaje, że ci, którzy są w Chrystusie, ukrzyżowali swoje ciało wraz z Jego namiętnościami i żądzami. Prawdziwe chrześcijańskie stanowisko polega na zaakceptowaniu krzyża Chrystusa jako wyroku sądu Bożego nad ciałem, właśnie po to, aby uwolniony chrześcijanin nie żył dłużej zgodnie z zasadami cielesnej natury, lecz według ducha. Jeśli zatem żyjemy dzięki duchowi, chciejmy również według Niego postępować zgodnie z Jego wolą, powierzając Mu ster naszej ziemskiej pielgrzymki, żyjąc na co dzień pod Jego nieustannym kierownictwem. Nie będziemy chciwi próżnej chwały, ani też jako wierzący nie będziemy okazywać zazdrości, prowokując siebie nawzajem.